Epidemia uniemożliwiła wielu placówkom edukacyjnym organizację dni otwartych. Uczniowie ani ich rodzice nie mieli więc okazji zapoznać się z ofertą szkół oraz burs. Naprzeciw temu problemowi wychodzi Platforma Usług Oświatowych, narzędzie ułatwiające nabór do olsztyńskich szkół, przedszkoli oraz żłobków. W jednym miejscu zebrano informacje na temat propozycji kształcenia danych instytucji. Platforma jest przejrzysta i prosta w obsłudze. W przypadku szkół ponadpodstawowych wystarczy wybrać interesujący nas rodzaj placówki, czyli liceum ogólnokształcące, technikum bądź też szkoła branżowa pierwszego stopnia. Należy również wskazać przedmioty rozszerzone, języki obce oraz ewentualnie poszukiwany zawód. Można także wyszukać daną szkołę, wpisując jej nazwę albo adres. Platforma Usług Oświatowych to także dobre narzędzie do znalezienia odpowiedniej bursy. Tutaj można wskazać takie informacje jak adres, wiek kandydata albo typ grupy, do jakiej miałby trafić. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, nabór do wybranych szkół rozpoczyna się 15 czerwca.